Ja wybieram żadnego. Ja w życiu nie pozwolę na to, żebyśmy zjedli królika. Ale one takie paskudne są. Nie wie pan co, niech pan sobie robi co chce, ale ja w życiu nie jem tych ślicznych króliczków. Ej, nie, wy sobie żartujecie. Niech pan nawet ich nie wyciąga przy mnie. Że one są... Po co? Nie, proszę pana, miałam królika w domu i to był mój przyjaciel. Ale to był inny królik. Teresa chce królika na obiad. Ale dobrze, niech sobie ludzie jedzą królika, ale ja nie będę, nie pozwolę na to, żeby ktoś przy mnie zabijał biednego królika, no. Tylko królika nie zjem. A w sklepie jakie są? Ale proszę pana, ja w ogóle królików nie jem i nie będę patrzyła na to, jak pan to zabija. Nie ma w ogóle dla mnie tutaj żadnej dyskusji. Ja nie wyjdę tutaj z królikiem, nie chcę pan robić, co pan chce, ale ja stąd wyjdę po prostu bez królika i tyle. Ale z mięsem. Nie wiem żadnego królika i z nim nie wyjdę. Także dla mnie akcja jest skończona. Mam to gdzieś. Na co dzień Justyna sprzedaje naturalne futra, a jednak w tej sytuacji puszczają jej nerwy. Chuj przesada, naprawdę. Ja wracam do domu. Jakieś chore, k***a, pojebane sytuacje. Nie będę na coś takiego patrzeć w ogóle. Ja się po prostu z tego wypisuję i nie będę, k***a, ja do żadnego głupiego królika. Tylko mu się zresztą nic nie stanie, jak ktoś czegoś nie zje. Jest pełno innych rzeczy. Emocje wzięły górę. Tylko czy domownicy zrozumieją postawę Justyny? O Jezus. A gdzieś ty tak długo była? Co się stało? No a gdzie jest mięso? No nie płacz. Swojego królika zanoszę do sąsiada i zabiję. I wtedy jest obiad. To jest normalne, na wsi się króliki je i się zabija i się je. No nie płacz. Tak samo jak kupisz w mieście kurę, tak samo trzeba ją chować i zabić. Ja wiem, ale dla mnie królik to coś innego. Jak kura, to macie, że się, nie wiem, nie chcę uczestniczyć w tym, widzieć na to, patrzeć na to i mieć po prostu ręce umazane krwią tego królika biednego. No i tyle, nie ma tutaj więcej do dyskusji.